Cześć, tu Ksazax. Po latach nagrywania strzelanka SG stwierdziłem, że zrobię coś przydatnego dla społeczności. Dlatego postanowiłem zbudować noktowizor, bazując na projekcie dostępnym w internecie. Projekt nie był nagrywany po polsku, dlatego stwierdziłem, że nagram swój proces budowy i może kogoś zainspiruję do stworzenia własnego. Noktowizor będzie się opierał na kamerze Runcam Night Eagle 2 Pro. Jest ona bardzo wyczulona na światło. Testowałem ją w dronie, bo to jest kamera dronowa, tu widać wyjścia do podłączenia do drona i nie tylko. Dawała bardzo zadowalający obraz. No, w razie czego kupiłem sobie jeszcze iluminator. Zobaczymy, jak będzie działać, nie sprawdzałem. Tam są trzy rodzaje tych iluminatorów o różnej długości fali. Kupiłem pierwszy lepszy, zobaczymy, może będzie jeszcze inny, bardziej pasował do tej kamery, na razie nie testowałem. Do odbioru obrazu będzie służył monokular. Zauważyłem już, że ma bardzo mały ekranik, nawet jak się używa zgodnie z przeznaczeniem w typu, to prawie się wsadza w oko. Ekran jest na tyle mały, że na odległości tam 30 metrów będzie słabo z widocznością. Zastanawiam się nad zmianą tego rozwiązania. W projekcie była oryginalnie użyta ta część. Mam jeszcze jakiś ekranik taki, który używam do drona. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Tylko znowuż rozmiary, nie? Chodzi o rozmiary. Jak będę kurde z ekranem 7 cali przy twarzy, no to na strzelankę tak średnio się będzie nadawać. Do utrwalania obrazu będę używał tego oto mini DVR urządzenia, które nagrywa i ma wbudowaną baterię. Nagrywa w jakości 720p, zobaczymy, jak będzie z filmikami. Ogólnie na tej kamerze jest minimalne ziarno, także myślę, że nie ma co rozciągać, nie ma co wymagać obrazu 4K. Podciągnie się do 1080 i powinno być ok. Projekt mój zakłada jak najmniejszą ingerencję w elementy, dlatego stwierdziłem, że zamiast lutować wtyczki, ucinać kable i lutować wtyczki, polutuję sobie z różnych wtyczek przejściówki, bo nie wykluczam modyfikacji, nie chcę mieć po prostu wracać do oryginalnych wtyczek albo po prostu, żeby walały się ucięte kable. Jeżeli chodzi o zasilanie, stwierdziłem, gościu zrobił tam na jednej baterii, znaczy w sumie na 3-3-7 złączonych w jedną, która daje 3-7 i zasilaczem podbijam napięcie do 5V. To jest maksymalnie, tutaj jest 3-7-5V. Tu nie wiem, tu jest USB, także 5V będzie ok. Kamera może być zasilana od 5 do 30 V. Ja stwierdziłem, że z uwagi na to, że mam liczne baterie LiPo, kamera będzie zasilana na osobnym obwodzie, a to będzie zasilane z koszyczka z 3.7. DVR nie wiem, ile wytrzyma. Zobaczymy, może okazać się tak, że na całą strzelankę wystarczy wewnętrzna bateria. Na początek sprawdzam połączenie kablowe. 5,36 V i ground idzie do baterii. Wideo pójdzie do odbiornika wideo oraz nagrywarki. Audio pójdzie tylko do nagrywarki z racji tego, że wyświetlacz nie ma głośnika. VBAT Plus zalecane jest podłączyć do baterii, ale z uwagi na to, że podłączam bezpośrednio, myślę, że nie będzie potrzebny. Słuchajcie, koncept ewoluował, bo Hinole nie dostarczyli mi instrukcji. Okazuje się, że ten DVR ma wejście na 4 piny, ale również wyjście na 4 piny. A wyświetlacz ma tylko 3. Z czego używa 2. Także będę musiał zamówić jeszcze jedno gniazdo i przerobić po prostu końcówkę, żeby można było je podłączyć. Tutaj jest podłączony kabel 4-pinowy do nagrywarki. Skapnąłem się tylko i wyłącznie dzięki temu, że posiadałem jeszcze odbiornik wideo z możliwością podłączenia właśnie przez gniazdo
czteropinowe jakiegoś nadajnika wideo. Dzięki temu ogarnąłem, że nie działa. Teraz jak to podłączę po prostu, o, możecie sobie sprawdzić tutaj. Kiedy podłączę AV. Koncert ewoluował na jedno zasilanie z USB, które będzie pociągnięte na tył hełmu, bo tak będzie prościej. Widzicie, jak się teraz podłączy. Kamera działa, wysyła obraz. Mogę nagrywać, nie przepuszcza dalej, będę czekał na kabel i tyle. Jeszcze a propos wyjść, kamera jest podłączona tutaj 5 kablami. Ten jest pozytyw, czyli do baterii. Dzięki temu mam monitoring napięcia. Wiem, że to jest potworek, ale nie jestem elektronikiem, dopiero się uczę. Ale jakoś to działa. Dalej, wideo jest podłączony tutaj do gniazda czteropinowego. Audio tak samo. Ogarnąłem sobie piny dzięki trybowi diody w mierniku uniwersalnym. Również do baterii podłączona jest wtyczka ETST, którą tam gdzieś miałem, która jest kompatybilna z tą wtyczką. Podłączam, działa, tylko muszę jeszcze zrobić redukcję z 4 na 3. Swoją zasadę odnośnie odwracalności wykonanego projektu. Zniszczyłem jedną wtyczkę, ale stwierdziłem, że nie ma co czekać. Nie wiem, czy bym dostał ten kabel szybko, także jak już miałem wszystko wyciągnięte, zrobiłem. Jak to działa? Mamy tu przewód USB. Lipola nie mam, na razie korzystam z ładowarki do kompa. Ogólnie działa tylko to na USB. Mam konwerter z Lipola na 5V, także stwierdziłem, że to będzie łatwiejsze niż się bawienie w dwie baterie. Jeszcze chodzi o miejsce na home i tak dalej, i tak dalej. Myślę nad wrzucaniem tego w body albo drukowane, albo kupione u Hinola. Zobaczmy, jak to działa. Kamerę nakieruję tam na ścianę. Jest podłączenie. Wyświetla się, ale jeszcze nie ma obrazu. Niebieski ekran. Teraz wystarczy włączyć nagrywarkę. Hop. Zapuściła się. Teraz dojadę do soczewki. O, coś widać. Widzicie, coś jest, to są moje palce. Jest dzień, także no, kamera działa jak działa, ale najważniejsze jest, że działa. Jest, działa również nagrywarka, także będę testował dzisiaj w nocy albo na dniach i zmontuję. Także projekt trochę zajął czasu. Dużo frustracji, bo Hinole oczywiście nie dołączyli instrukcji do tego, nie wiedziałem, jaki jest pinout, musiałem się bawić w robienie tymczasowych wtyczek, szukanie kabli i tak dalej po domu. Zobaczymy, jak się sprawdzi w polu.